Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Trzczołek, jestem strategiem rynku stopy procentowej w PKO Banku Polskim. We wrześniu rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich nieznacznie odbiły, po tym jak w lipcu i sierpniu oscylowały wokół 3,15% i obecnie notowane są w okolicach 3,25%. Wzrost rentowności w Polsce był do pewnego stopnia napędzany przez wydarzenia zagraniczne, gdzie zauważalnie w górę przesunęły się krzywe dochodowości w Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech. Jednak ruchy na rynkach bazowych były zdecydowanie większe niż w Polsce, przez co spredy dalej się zawężały. Głównym wydarzeniem tego tygodnia było posiedzenie amerykańskiej rezerwy federalnej, gdzie podniesiono stopy procentowe o 25 punktów bazowych do zakresu 2 2,25%. Ponadto zapowiedziano, że polityka normalizacji stóp procentowych będzie kontynuowana. Z kolei Liczne wypowiedzi członków Europejskiego Banku Centralnego wskazują, że bank przygotowuje się do zmiany swojej komunikacji na temat stóp procentowych po tym, jak z końcem tego roku zaprzestane zostaną skupy aktywów w ramach programu QE. W ostatnim miesiącu o około 10 punktów bazowych spadł spread polskich papierów dziesięcioletnich nad benchmarkami USA oraz Niemiec. Pomimo wzrostu rentowności również w Polsce, Ruch na rynkach bazowych był zdecydowanie mocniejszy. Poprawa klimatu inwestycyjnego oraz wyższy apetyt na ryzyko pozwalały na większe wzrosty rentowności w krajach uznawanych za bezpieczne przystanie. Polski rynek dłużny, który nie zachowuje się już jak typowy rynek wschodzący, mimo wszystko skorzystał na takiej sytuacji, co prowadziło do kompresji spreadu. Podwyżka stóp procentowych przez amerykańską rezerwę federalną nie jest ostatnią, jaką bank zamierza przeprowadzić w tym cyklu. Według prognoz członków Fed w 2018 roku dojdzie do jeszcze jednej podwyżki kosztu pieniądza, natomiast w 2019 do trzech. Uczestnicy rynku zgadzają się co do wyceny działań Fedu na bieżący rok, jednak w przyszłym wyceniają obecnie pole do dwóch takich ruchów. W przypadku Europejskiego Banku Centralnego ścieżka stóp procentowych na przyszły rok nie jest jasna. W swojej komunikacji bank wskazał, że stopy pozostaną niezmienione do końca lata 2019 roku. W ostatnim czasie liczne wypowiedzi członków EBC sugerowały, że może zajść potrzeba jaśniejszej komunikacji w kwestii dalszej ścieżki stóp procentowych. Rynek obecnie zakłada, że dojdzie przynajmniej do jednej podwyżki stopy depozytowej do końca przyszłego roku, gdzie ta podwyżka mogłaby wynosić 10 punktów bazowych. Dziękuję za uwagę. W razie pytań zapraszam do kontaktu.